Ireneusz Prochera, kłaniam się Państwu. Wraz ze mną są Piotr Pancześnik, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa. Dzień dobry, witam Państwa. Doktor Artur Żurakowski, ekonomista. Dzień dobry, witam serdecznie. Grzegorz Kulisz, Business Center Club. Dzień dobry. Grzegorz Adamczyk, Solidarność. Dzień dobry, witam. I doktor Łukasz Denys, dyrektor Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej. Dzień dobry. Proszę Państwa, bardzo ciekawe wyniki badań pojawiły się, które myślę też mówią nam wiele nie tylko o społeczeństwie, o pracownikach, ale też i o kierunku, w którym zmierzamy. Czy to ogólna sytuacja się pogarsza, czy spada odporność polskich pracowników na stres w pracy? Taką tezę pozwoliłem sobie postawić i tak w formie pytania zapraszając panów dzisiaj. Ale myślę, że tutaj o tyle bardziej istotne nawet od stanu faktycznego są konsekwencje, jakie on ze sobą niesie. Otóż co trzeci pracownik spotkał się z przemocą psychiczną, jak podaje Gazeta Wyborcza, powołując się na raport Mobbing w środowisku pracy. Najczęstszym efektem mobbingu w pracy jest pogorszenie stanu psychicznego i takie objawy jak lęk, zniechęcenie i obniżenie samooceny. Takie reakcje odczuło 90% badanych. Mobbing wiąże się też z pogorszeniem zdrowia fizycznego, bólami głowy i bezsennością. Takich objawów z kolei doświadczyło 75% badania. W dalszej kolejności jest pogorszenie jakości wykonywanej pracy, 69%. Gorsze relacje w pracy. Także 43% respondentów zdecydowało się na zwolnienie lekarskie. Proszę panów, czy praca musi boleć? Taką trochę może agresywną tezę też postawię. Czy pracy musimy się bać? Czy w pracy musimy czuć presję i stres? Jak panowie to widzą? No, to pierwszy. Jeżeli można, to ja jeszcze bym się odniósł do tego, do tych wyników, które tam założyłem. Ja sięgnąłem do materiałów sprzed 10 lat i te wyniki były jeszcze gorsze. Więc ja myślę, że wtedy nie definiowaliśmy jeszcze tych pojęć i pewne czynności w pracy, jak takie ostre rozmowy, czy wulgaryzmy, czy jakieś takie zachowania seksistowskie były jeszcze niedefiniowane i te wyniki wyglądały jeszcze gorzej. Oczywiście nie chciałbym bronić tego stanu, bo statystyki wyglądają bardzo źle. Natomiast na pewno nie należałoby wychodzić z założenia, że podległość jakakolwiek służbowa powinna powodować strach czy lęk. Respekt nie powinien wynikać ze strachu, tylko z docenienia walorów kierownika, szefa i kierowanie zespołem nie powinno odbywać się takimi metodami. Więc myślę, że jakbym miał jakkolwiek zaradzić tej sytuacji, no to jeżeli mamy postęp w ciągu kilku lat, że definiując te pojęcia jest trochę lepiej, to należałoby jak najwięcej o tym mówić i zapobiegać, po prostu edukować, że to nie są te zachowania, które będą powodowały motywację pracowników, tylko będą powodowały, że tych pracowników nam po prostu będzie brakowało. Oni będą odchodzili na L4, będą się leczyli, będziemy ich sobie po prostu niszczyli. Tak bym zdefiniował. No ale to nie jest też trochę tak, że takiemu stresowi i takiej presji poddawani są nie tylko pracownicy, ale też i pracodawcy. No i rzeczywiście działanie na przykład pod presją czasu może powodować jakiś, no nie wiem, może trochę ostrzejszy sposób mobilizowania pracowników. Zdecydowanie pracodawcy podlegają takim samym stresom, bo choćby dzisiaj, mając bardzo turbulentną gospodarkę, delikatnie ją nazywając, to oni są tymi, którzy muszą mierzyć się z problemami, które później przechodzą na szczebel niższy, prawda? Więc to nie tylko dotyczy pracowników. Myślę, że dotyczy to wszystkich działających w sferze gospodarczej. Ja tutaj uważam, że jest kwestia to, co wspomniał doktor Żurakowski. Zmieniają się standardy, ale też zmienia się materiał, który przychodzi na rynek pracy. Zmieniła się szkoła. My pamiętamy naszą szkołę, no jesteśmy już zupełnie inne relacje było nauczyciel, uczeń, inne relacje funkcjonowały wtedy w społeczeństwie. No i drugą rzeczą jest tak, że są obszary aktywności gospodarczej, zawodowej, gdzie ten stres jest immanentną cechą pracy. Oczywiście można tutaj przywoływać choćby kontrolerów lotniczych, którzy żyją pod presją cały czas i ten ciągła presja, jeszcze dołożenie do tego
mało wyrozumiałego szefa może powodować to rzeczywiście głębokie problemy, ale są organizacje, które są też zakładami pracy, gdzie ta hierarchia jest istotna i ten przekaz musi być ostry i ludzie, którzy są nieprzystosowani, no, powinni szukać innych obszarów swojej aktywności, no bo one... Bo to jest związane bezpośrednio z tą pracą. No nie mówię o służbach, mówię o górnictwie, mówię o choćby jednostkach pływających. No wszędzie występuje ten rozkaz, musi być ostry, szybki. Ktoś nie jest w stanie tego momentu, że tak powiem, zaakceptować tego stylu zarządzania, no bo taki wymuszają okoliczności. No nie będzie się odnajdywał w takiej pracy, będzie rzeczywiście przeżywał problemy, ale też były takie badania dotyczące satysfakcji z wejścia do jakiegoś tam programu i im większa ta skala obciążenia, tym bardziej doceniane było to zajęcie czy to działanie, a rzeczy łatwe, lekkie i przyjemne były mało doceniane. Więc to jest przyjęcie jakichś tam średnich statystycznych. Oczywiście standardy się zmieniają, zmieniają się ludzie, którzy wchodzą na rynek pracy, zmienia się też management, bo też rozumie zupełnie inaczej swoją rolę. No i być może ale też są pewne obszary, gdzie rzeczywiście, mówiąc kolokwialnie, dryl pruski jest wymogiem. No dobrze, ale to też nie jest trochę tak, że po prostu, no, bo z tego, co pan powiedział, można by wysnuć taki wniosek, że kiedyś po prostu wszyscy mieliśmy grubszą skórę i byliśmy dokładnie tak, byliśmy odporniejsi w pracy, a teraz ta skóra się zrobiła trochę cieńsza i trochę są inne oczekiwania. Byliśmy odporniejsi. A ja zgadzam się z tym, co powiedział pan doktor, bo rzeczywiście jest tak troszeczkę, że my od iluś tam lat coraz więcej mówimy o tak zwanym zdrowiu psychicznym. O tym się kiedyś nie mówiło. Zawsze była ta tężyzna fizyczna, sprawność. Odporność. A dzisiaj mówimy też o zdrowiu psychicznym. Jak ważny jest to element w każdym jednym miejscu pracy. I badania pokazują, że są nie tylko grupy zawodowe, miejsca pracy. I tutaj mógłbym tak wymieniać, zrobić taką hierarchię, gdzie ten mobbing, nierówne traktowanie panuje. I to króluje już od iluś tam dobrych lat, jak zostało to zdiagnozowane. Zmiana o mobbingu weszła do kodeksu pracy bodaj w latach 90. tego wieku. Ten zapis, który mówi, co to jest. I w naszym przypadku, naszego zapisu, on jest bardzo ogólny. A te zjawiska w zakładach pracy, w miejscach pracy pojawiają się nagminnie. Stąd jest taki duży odsetek dzisiaj ludzi, którzy korzystają z porad różnego rodzaju specjalistów od tak zwanego zdrowia psychicznego. I czy jesteśmy słabsi? Nie. Metody się zmieniają. Narzędzia diagnostyczne się zmieniają. Tak, ale też i warunki pracy nam się zmieniły. Dzisiaj te warunki pracy w dużych korporacjach, w dużych skupiskach, w biurach, one powodują to, że ten stres, to obciążenie jest coraz wyższe. A presja pracodawców przełożonych na tych pracowników jest coraz większa. Więc z jednej strony rosną nam wymagania, musimy mieć wyższe kwalifikacje, musimy cały czas się doszkalać, a z drugiej strony zaczyna nam brakować czasu na normalną pracę, a jesteśmy rozliczani. Ja mam ileś tam przypadków, chyba 3 sprawy teraz są w sądzie, o mobbing i nierówne traktowanie. Wiem, że z mobbingiem będzie trudno, ale już z nierównym traktowaniem... No tak, to jest zupełnie inna kategoria. To jest... Ale to się dzieje w miejscu pracy. Jak można wyróżniać kogoś w pracy, bo to jest pociotek kogoś tam, albo nie obciążać go zadaniami, a zrzucać wszystko na tak zwane woły robocze, te konie, które ciągną to wszystko i jeszcze publicznie przyjść i opierniczyć tam taką osobę. Przecież ty nic nie robisz. No dobrze. Do takich zjawisk dochodzi. A może to jest prawda?
No, ale wyniki są, bo to jest wszystko mierzalne. Nikomu się nie chce nawet tego sprawdzić, jak jest to bardzo prosto zmierzyć. Ile się decyzji wydało, ile rzeczy zostało przepuszczone przez te biura podawcze, ale nie, bo są lepsi. I jeszcze na jedno zwrócę uwagę. W tym całym chaosie obecnym, który się dzieje, to ta niepewność związana ze zmieniającym się rynkiem pracy i teraz, a szczególnie w ostatnich roku, dwóch, to jest zagrożenie utraty miejsca pracy, co się u nas zaczyna dziać powolutku. I jak ja dzisiaj patrzę na te wszystkie zakłady pracy, na generator, na hutę zawadzkie, przepraszam, na walcownie zawadzkie, na zagrożenie miejsc pracy wśród pocztowców, to jest największy stres. Bo kto nie przeżył zwolnienia z pracy z przyczyn jego niedotyczących, to on czuje się zagrożony. I ta presja niestety będzie narastać w tym roku. Ale czy, bo można też takie odnieść wrażenie, że dzisiaj w związku z tym, że tak bardziej wyczuleni są pracownicy na tego rodzaju kwestie, jak chociażby mobbing, no to coraz trudniej jest być pracodawcą. No strach się odezwać, panie Grzegorzu. Absolutnie nie. Grzegorz Kulisz. No ale tutaj, bo Grzegorz może się odzywać ile chce, bo on na swoich pracowników może krzyczeć, jeżeli ma taką kulturę organizacyjną pracy w firmie. Czy może, czy chce, ale, czy warto. Ale to jest cecha charakteru danej osoby. Ja cały czas mówię, że nami zarządzają ludzie, którzy mają charakter. Jedni są bardzo ostrzy, bardzo wulgarni, a inni normalnie myślący i dbający o swoich pracowników. Ale optyka się bardzo różni czasami i proszę zwrócić uwagę, że w tym artykule Gazety Wyborczej jest też informacja, że rocznie do polskich sądów trafia średnio 500 spraw o mobbing. Przegrywają je niemal wszyscy pracownicy. Bo zapisy są durne. Ja już to mówię bardzo jasno, wyraźnie. Czy zapisy są niewłaściwe, czy też może po prostu chcieliśmy też przewrażliwieni są pracownicy? Nie. Chcieliśmy zmienić, bo definicja, że musi być to ciągłe nękanie przez okres pół roku i musi być to udokumentowane. To co, pracownik ma tego pracodawcę nagrywać? Że ten co rano przychodzi i rzuca mu wiązankę. Jaki to jesteś słaby, że wczoraj nic nie zrobiłeś i znowuż pojawia się to samo. A takie są sytuacje. Grzegorz Kulisz, czy pracodawcy skarżą się na te rozwiązania prawne dotyczące mobbingu? Panie redaktorze, to już drugie pytanie, które padło do mnie, bo na pierwsze odpowiedział kolega Grzegorz ze związków zawodowych i to też chyba jest bardzo charakterystyczne. Ale ostatniego nie było. Tak, to jeszcze dziękuję, że mam... Dla mnie o poprzedni występ. Czyli na to też mogę ja. Możesz. Więc czy stres jest nieodzowną okolicznością w środowisku pracy? Myślę, że w pewnych sytuacjach niestety tak. No życzylibyśmy sobie pewnie tego wszyscy i wszyscy... Ja dalej twierdzę uporczywie i wielokrotnie powtarzałem to, że menadżerowie, osoby zarządzające, niezależnie od tego, czy są właścicielami, czy nie są, czy są na stanowiskach kierowniczych, są również pracownikami. Jakby obiekty, które oczekują od nas pewnych zachowań i pewnej efektywności, wydajności pracy, to nie tylko nasz przełożony, bo od menadżerów najwyższego szczebla rynek i akcjonariusze, czy właściciele oczekują pewnych zachowań. Więc wszyscy mamy nad sobą swego rodzaju nadzorcę, który jakby definiuje pewne naturalne lub nienaturalne oczekiwania i co powoduje, jest to pewien stresor, co powoduje u nas reakcję stresową, czy prawdopodobnie. Oczywiście kwestia jest swoistego i indywidualnego podejścia do tego stresu. Tu nazwaliście to grubą skórą. Niekoniecznie bym to klasyfikował pokoleniowo, ale faktycznie w mediach przebija się pewna narracja o tym, że o jakby wyższym poziomie wrażliwości pokolenia Z i tego dbałości o swój dobrostan psychiczny, co jest bardzo zasadnym i potrzebnym zachowaniem. I teraz mobbing skodyfikowany został w 2004 roku, nie w latach 90. Tak pozwolę sobie, kolega poprawia mnie, no to ja też go poprawię. W 2004 roku, czyli 20 lat temu, co faktycznie jest już szmat czasu. I teraz no, musi dojść do długotrwałego i uporczywego nękania tego pracownika w konsekwencji jego obniżenia przydatności zawodowej. I teraz nawet mam tutaj zapisane, co mobbingiem nie jest, czyli dyscyplinowanie pracownika nie jest mobbingiem. Jednorazowy konflikt nie jest mobbingiem. Przekazywanie nowych, nawet trudnych zadań nie jest mobbingiem.
zwracanie uwagi nie jest mobbingiem i mobbingiem nie jest stawianie wymagań przez przełożonego. I teraz pytanie, co u nas jako w pracowniku ze względu na dyspozycję dnia, ze względu na przekonania z wychowania z dzieciństwa, ze względu na pewne wyobrażenia, brak doświadczeń, co my identyfikujemy jako mobbing i z jakim poczuciem mamy wrażenie, że jesteśmy mobbowani? Oczywiście wielokrotnie zasadnie, no bo do tej uporczywości, do tych wulgaryzmów, do tych obelg, do tego takiego nieproporcjonalnego benchmarkowania z innymi, do jakichś dziwnych, skrajnych zachowań, do których absolutnie nie powinno dochodzić, wielokrotnie w naszych firmach dochodzi. I tutaj nie bronię pracodawców, ale równie wielokrotnie nie dochodzi. Równie wielokrotnie jest to wrażenie pracownika, który jest, oskarża pracodawcę czy przełożonego o mobbing w kontekście przepisów prawa niezasadnych. I ja myślę, że tutaj konia z rzędem temu, kto to potrafi jednoznacznie rozstrzygnąć, na szczęście jest sąd, no i sąd na bazie istniejącego prawa to rozstrzyga. Oczywiście, że każde upomnienie, każde zwrócenie uwagi, każde dodanie incydentalne nowych obowiązków, bo na przykład sytuacja rynkowa, sytuacja w firmie tego oczekuje, przez kolegów związkowców najchętniej byłoby nazwane mobbingiem i najchętniej musielibyśmy wypłacać odszkodowania, ale my nie możemy, i tutaj kolega użył kolokwializmu, więc tak, ja też pozwolę sobie go użyć, nie możemy przegiąć w jedną ani w drugą stronę, no bo to nie będzie miało sensu. Znaczy jednoznacznie jest to określone w prawie i to jest dość jednoznaczne. Myślę, że tu orzecznictwo jest takie, a nie inne, no bo tam nie ma jakichś strasznych wątpliwości. Działa to 20 lat, nie widzę osobiście powodu, żeby to zmieniać, ale na pewno pracodawcy muszą mieć większą dozę refleksji co do tego, jak postępować właśnie z tym nowym pokoleniem, no bo jeżeli ktoś będzie opresyjnie, nawet niekoniecznie co do przepisów prawnych, ale w rozumieniu tego nowego pokolenia będzie opresyjnie się komunikował, działał, narzucał, wymagał, to ci ludzie po prostu nie będą u niego pracować. Koniec. Ale może zwrócić uwagę. I dlatego, ja tylko model, ale no dobra, no do chwili, 56% badanych. Dlatego, to jest kwestia karności. I dlatego rynek zweryfikuje tych, którzy rozumieją, no to koniec z rzędem temu, kto skodyfikuje wszystkie relacje międzyludzkie. No właśnie, 56% badanych uznało, że przerywanie wypowiedzi To jest mobbing. No i to teraz ja myślę, że ja nie wiem, nasza relacja no nie jest, myślę, że trochę skośna, no bo wy jednak macie większość, nie jest równoległa, więc przy skośnej albo podrzędnej relacji ja teraz mógłbym kolegę Grzegorza z Solidarności pozwać o mobbing, bo przerwał moją wypowiedź chyba z 3 razy. Ale nie zrobię tego. Znowu to robisz, Grzegorz. Ale ja przepraszam bardzo. Mojego kolegę tylko właśnie muszę wyprowadzić z jednego błędu mylnego. Żeby między nami istniał stosunek przełożony, podwładny. A niestety tego stosunku... Ale społecznie skośna. My mamy dużo mniejszy wpływ na rynek niż związki zawodowe jako pracodawcy. Mobbing to jest niewłaściwa relacja pracy. Widzę pewne oznaki podległości. Nie ma podległości. Ja jestem, panowie są moimi gośćmi. Czyli no dokładnie, jesteśmy na równych prawach. Łukasz Denys, bo tutaj się pojawiał wątek pewnych różnic generacyjnych w podejściu do tego tematu. Pan ma kontakt z tymi młodymi ludźmi, tymi z najmłodszych pokoleń, które dopiero będą wchodziły też na rynek pracy. Oni rzeczywiście inaczej do tego podchodzą? Dokładnie. Młodociani pracownicy mają całkiem inne spojrzenie niż starsi pracownicy na swoje prawa, na swoje odczucia. Dzisiejsza młodzież nie ma problemu właśnie z weryfikacją swoich potrzeb z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Korzystają często z usług psychologów, specjalistów i znają bardzo dobrze swoje prawa. Wcześniej, w 2004 roku, jak w ogóle skodyfikowano pojęcie mobbingu, niestety ludzie nie znali podstawowych swoich praw i tak naprawdę nawet, nie wiem czy państwo wiecie, ale w 2004 roku pierwsza konferencja antymobbingowa była na Uniwersytecie Opolskim. Przyszło bardzo dużo osób. Ja akurat z profesorem Stadniczenką z Opola byłem uczestnikiem tej konferencji i bardzo dużo było pytań w ogóle o
definicję mobbingu. Ta definicja tak naprawdę po dzień dzisiejszy nie została zmieniona. Ta definicja to jest przepis generalno-abstrakcyjny, który tak naprawdę jest bardzo ciężki do udowodnienia przez pracownika. Przez te 20 lat tylko 10% sporów sądowych zostało wygranych przez pracowników. 90% roszczeń mobbingowych po prostu było nieuzasadnionych. Dokładnie. I dzisiaj świadomość młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek, myślę, że też spowoduje to, że sytuacje związane z mobbingiem będą bardziej przed sądami rozpatrywane w kwestiach takich bardziej związanych właśnie z między innymi z kwestią wywołania u pracownika zaniżonej oceny przydatności zawodowej, ponieważ młodzi ludzie mają bardzo mocne charaktery i pracuję na co dzień z młodzieżą i wiem, że są, oprócz tego, że są bardzo wrażliwi, to znają właśnie swoje prawa i obowiązki. I się nie boją z nich z tych praw korzystać, prawda? Bo to też była pewna bariera lęku, że no po co się będę narażał w sumie temu pracodawcy, później pracy nie znajdę. Ale panowie, jest jeszcze drugi temat, o którym chciałem dzisiaj porozmawiać, no bo nowy rok szkolny mamy. Tradycyjna edukacja szkolna zupełnie nie przygotowuje uczniów do prawdziwego życia i radzenia sobie na rynku pracy. Te umiejętności zdobywają dopiero na własną rękę po godzinach lekcyjnych lub nawet dopiero, kiedy zostaną już zatrudnieni. Tak mówi jedna z analityczek rynku pracy, Magdalena Niedziałek. I chciałbym, żebyśmy potraktowali tę wypowiedź jako punkt wyjścia do takiej refleksji, czy rzeczywiście tak jest, czy coś się zmienia, tym bardziej, że resort edukacji zapowiada, że szkoła się będzie zmieniała, że będzie właśnie zmierzała w tym kierunku bardziej odpowiadającym wymaganiom chociażby rynku pracy. A w takim zestawieniu na stronie praca.pl tych zawodów, na które jest i będzie popyt, jest lista. 7 pozycji. Na 7 pozycji zawody, które jeszcze nie istnieją. No to jak uczyć i przygotowywać do wykonywania zawodów, których jeszcze nie ma, a wiemy, że się pojawią? Znaczy, jeżeli byłem prawie ostatni, więc pozwolę sobie zacząć. Znaczy, predykcje przyszłości futurystów w rynku pracy są takie, ja się absolutnie tutaj z nimi zgadzam, chociaż to też jest wszystko z dużą dozą niepewności, ale myślę, że patrząc na rozwój systemów sztucznej inteligencji, nie będzie jakby konstrukcji kompetencji w kontekście profesji, której byśmy mogli, jako ludzie, w której byśmy mogli sprostać konkurencji sztucznej inteligencji. Nie będzie szans, nie będzie żadnego zawodu, nie będzie próba. Ja sobie prześledziłem wszelkie próby od 2013 roku, zdefiniowana listy zawodów w przyszłości, czy w przyszłości zawodów deficytowych, na takich, których będzie silny popyt na rynku przez OECD, przez World Economic Forum. To jest po prostu, to jest jakieś takie, ja nie wiem, kto to robi, ale to się co chwilę zmienia, to jest palca ssane. To jakby my generalnie jako społeczeństwo, nawet co bardzo rozwinięte, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się stanie, jaki będzie miała to zjawisko impact na rynek pracy, ale generalnie zagrożenie jest takie, że w żadnym secie skillów my nie będziemy sobie w stanie poradzić z konkurencją sztucznej inteligencji. Oczywiście pewne obszary z zawodów będą wyrywane szybciej. Nie wiem, mogę tutaj przytaczać na przykład autonomiczne pojazdy, które zabiją taki zawód jak kierowca i będziemy mieli kilkaset milionów kierowców na świecie do szybkiego przekwalifikowania albo do zagospodarowania, co już widzę jako ogromne wyzwanie, ale pewnie tych zawodów co chwilę będzie coraz więcej. W związku z czym, jeżeli mielibyśmy doradzić młodemu człowiekowi na dzisiaj, a na co dzień zajmuje się rynkiem pracy od 2 dekad i równolegle prowadzę działania związane ze sztuczną inteligencją i robotami humanoidalnymi, to nie mam bladego pojęcia, co ja takiemu młodemu człowiekowi mógłbym powiedzieć. Na dzisiaj najbardziej bezpieczną domeną taką profesyjną uważam, że są zawody o okolicznościach jakby kompetencji manualnych i dużej zmienności. Czyli to jest jakiś tam, nie wiem, kafelkarz, jakiś brukarz, tam gdzie ta zmienność otoczenia jest bardzo duża, zmienność czynności. No, jeżeli ja to mówię młodemu człowiekowi, który myśli o studiach wyższych, no to tak patrzy na mnie, jakbym się z choinki urwał, zresztą zasadnie, no bo to mam wrażenie, że jakieś bzdury plotę. Ja jestem absolutnie przeświadczony o tym, że nie plotę bzdur,
To znaczy, że jak zanim on wejdzie na rynek pracy i na nim osiądzie jako absolwent studiów wyższych, a jest w liceum, co będzie miało miejsce za od 5 do 10 lat, bo to w zależności od tego, co wybierze, jak ten rynek pracy go wchłonie, no to możemy już mieć do czynienia z tą sytuacją, którą na początku mojej wypowiedzi przywołałem. Więc grupa doradców zawodowych ma nie lada wyzwanie do tego, żeby, bo ja nie wiem, co oni mieliby im mówić. Poza tym, jeżeli chodzi o doradców zawodowych, no to sprawdziłem sobie ustawę, to w klasach 7-8 szkoły podstawowej to jest 10 godzin dydaktycznych, czyli 10 godzin, 10 razy 45 minut rocznie. Taki dyrektor jakby musiałby zabezpieczyć w obszarze tego poradnictwa zawodowego. Ja uważam, że tutaj wyzwanie co do tego, jak uczulić młodego człowieka, co do kryteriów wyborów, pokazać pełne spektrum rynku pracy w różnych kontekstach, no to to 10 godzin to brzmi nieco mało. I teraz drugim problemem tego poradnictwa zawodowego dla młodych ludzi jest to, że oczywiście nie chciałbym tu nikogo obrażać, ani być znowu taki opresyjny jako pracodawca, bo za chwilę mnie kolega ze związków po raz drugi zaatakuje. Sprowadzi na ziemię. I sprowadzi na ziemię, o to lepiej nazwane. To jednak są kompetencje tych doradców zawodowych. Ja nie sądzę, że to są specjaliści, bo nie poznałem nigdy takowego, że to są jacyś tacy, mówiąc młodzieżowo, grubi specjaliści od rynku pracy, no bo nie są, nie mają tego feelingu, nie są graczami tego rynku, nie są na nim codziennie, więc oni pewną wiedzę medialną mają, zakładam, ale niekoniecznie takie szerokie spektrum postrzegania tego rynku pracy. Więc jedynym modelem, który dość nieźle działa u naszego zachodniego sąsiada, jest edukacja i system jakby kształcenia dualnego. Oczywiście nie na etapie szkoły podstawowej, no bo to trochę za szybko, ale na kolejnych etapach, tak, w szczególności na studiach wyższych, te osoby powinny, te, które nie mają ochoty jakby kierować swojego procesu edukacji w kierunku nauki, ale chcą szybko wejść na rynek pracy, powinny realizować to równoległe, no bo będąc uczestnikiem gry rynkowej na rynku pracy, automatycznie nabieramy tego doświadczenia, tych kompetencji, tego feelingu i tej wiedzy, jak ten rynek, znowu po młodzieżowemu powiem, no w końcu w młodej ekipie jesteśmy, jak ten rynek hula. Więc, ale co do pomysłów legislacyjnych, co do pomysłów z resortu, co do tego, co, bo jestem w Radzie Rynku Pracy przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, co też w pewnym sensie powinno tak interdyscyplinarnie i interresortowo nas dotyczyć, no to nic takiego się nie dzieje. Zupełnie nic takiego się nie dzieje. Ja nie słyszałem o żadnym pomyśle, który by nas tam gdzieś ciągnął w tym kierunku. To jest takie, bo znowu nikt nie wie, łatanie jaki to ma być kierunek. No, no, wygląda no, na to. No. Ale pytanie chyba nie dotyczyło dokładnie tego, bo no tutaj jest kwestia była bardziej, na ile instytucja, jaką jest szkoła, przygotowuje ludzi na rynek pracy. No to powiedziałem, że nie, no przygotowuje. Czy wie w ogóle, jak, nie, nie. Jaką ma rolę? To one są zupełnie niekompatybilne z prostej przyczyny. Otoczenie, w którym działa gospodarka, jest w tej chwili tak dynamiczne i nie mówię tylko o postępie technologicznym, ale też postępie różnych kierunkach, choćby rozwoju w tej chwili gospodarki, zmiany głównych strumieni gospodarczych, bo się przenoszą w zupełnie inne obszary. I jeżeli miałbym doradzać coś w tej chwili młodemu człowiekowi, to ucz się chińskiego na komputerze, żeby te krzaczki tam rozkminiać na tych komputerach ich, ale to ja oczywiście żartuję, ale jeżeli chodzi o ścisłość, no to instytucja, jaką jest szkoła, dosyć skostniała, mało mobilna, nie jest w stanie reagować, jeżeli zmiany następują w takim tempie. Kiedyś, że tak powiem, kiedy funkcjonowaliśmy w gospodarce takiej praktycznie prawie naturalnej, niewielkim rozwojem industrialnym, no to można było, że tak powiem, planować, bo będziemy budować fabrykę, to będziemy potrzebowali tam iluś pracowników w tej fabryce. W tej chwili fabryka buduje się w ciągu roku, a w ciągu dwóch może zniknąć. I to jest tak dynamiczny obszar, więc ja myślę, że jeżeli mówimy o kształceniu, no to solidne podstawy, które by uczyły możliwie... Uczenia się może. Uczenia się. O, to jest właściwe słowo, uczenia się. Czyli dać od szkoły podstawowej bardzo solidną podstawę, na której można potem budować i przyzwyczaić ludzi do tego, że muszą być elastyczni i dynamicznie się dostosowywać, bo te
strumienie gospodarcze przenoszą się nie tylko w różnych sektorach, ale również geograficznie i trzeba być na to wszystko przygotowanym, że w tej chwili jedynym to trzeba było Heraklita wrócić, jedynym pewne to jest zmiana. Zmiana, proszę bardzo, panie doktorze. No tak, ale z drugiej strony ja miałem okazję być w kilku szkołach, w których to troszkę inaczej wygląda. Widziałem laboratoria z pełną automatyką, gdzie procesy technologiczne na małych skalach odbywały się, uczniowie pewne schematy blokowe programowali, więc to też chyba są takie jednostki. Natomiast tu wszyscy mówimy o zamierzchłych czasach. Pamiętamy, że kiedyś w ogłoszeniach o pracę znajdowało się zapytanie umiejętność obsługi komputera. I byli tacy ludzie, którzy mieli ściągę, enter, to coś tam. I tak to wcale, chyba każdy z państwa to pamięta, że tak było. Dzisiaj, jak powiedział Grzegorz, praktycznie każda technologia będzie zawierała w sobie coś z tego AI, czyli z tej sztucznej inteligencji. Więc być może oprócz tego sloganu należałoby w szkołach im uczyć myślenia, jak w małych problemach, które dzisiaj rozstrzygają, już wykorzystać tą sztuczną inteligencję, bo czymżeż ona jest? Ona jest tym właśnie komputerem, który został zagregowany na wielką skalę i jak słyszę o dzieciach, które potrafiły sobie do jakiegoś programu sami podłączyć jakiś fragment i z niego korzystać, coś rozwijać, to są ci, którzy w takim sposobie kształcenia właściwym dla tych czasów mają szansę odnieść sukces, bo to są ci, którzy, tu Grzegorz mówił o tych brukarzach, to są ci, którzy będą manualnie potrafili obsługiwać inteligencję. Czyli potrafili zaimplementować ją do zadań, nie które... Nie, no panie doktorze, w tym, no, sztuczna inteligencja w tym punkcie kostki brukowej nam nie położy. Tak, ale to ja oczywiście takie, ten numer 7 u pana na liście, czyli ci, którzy jeszcze nie wiadomo, jakie te zawody będą, ale na pewno będą potrzebowały wykorzystania narzędzia sztucznej inteligencji i już dzisiaj by należało robić takie proste zadania, które będą uczniowie potrafili ją wykorzystać. Nie tylko... Bo dzieci mają dużo większą łatwość uczenia się. Opowiadanie ściągnąć z internetu. Tak, prawda? Jest, no właśnie. I to może być jakiś kierunek. Już 1/4 dzieci korzysta z narzędzi sztucznej inteligencji. Zdecydowanie. Pytanie, ilu nauczycieli? Nie mam takich badań. Ja też nie mam takich badań. Bardzo dużo nauczycieli i korzysta akurat. U nas w szkole troszkę kształcenie jest bardziej innowacyjne i idzie z duchem czasu, nawet kształcenie zawodowe, ponieważ my oprócz programu normalnego kształcenia mamy też program innowacji. I od 5 lat szkoły ponadpodstawowe i technika, i szkoły zawodowe mają możliwość przydziału tak zwanych godzin dyrektorskich. I my to wykorzystujemy w bardzo dobry sposób, ponieważ na tych godzinach dyrektorskich mamy przedmioty z zakresu myślenia algorytmicznego, czyli uczniowie realizują konkretne algorytmy, wykonują projekty. I w ramach tych projektów mamy też rozwój kompetencji personalnych i tych kompetencji miękkich. I są to kompetencje przyszłości, które są wykorzystywane w każdym z zawodów. Nie uczymy tylko i wyłącznie rzeczy związanych bezpośrednio z rzemiosłem, ale uczymy takie mamy programy interdyscyplinarne. Przykładem jest cyberbezpieczeństwo i wpływ sztucznej inteligencji. Mamy taki przedmiot od 2 lat, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Jest to przedmiot dodatkowy. Niestety brakuje tych przedmiotów w programie nauczania. Mówimy teraz, głośno jest dyskusja na temat uszczuplenia podstawy programowej. W ogóle ta podstawa programowa powinna być zmieniona i wówczas udział pracodawców byłby większy i udział uczniów też by był większy w tych właśnie, w pozyskiwaniu tych kompetencji miękkich, które są w każdym zawodzie. Panie doktorze, przypomnę o jednej kwestii. Mówimy o jednym z ośrodków, prawda? A skala jest 200-250 tysięcy ludzi wchodzących co roku, opuszczających szkołę. Kwestia skali, czyli cały system. Ten system nie może być jednostkowo. Oczywiście to może być skala laboratoryjna i sprawdzenie różnych
metod, ale jeżeli nie zmienimy systemowo całości, to co, to powiedzmy jesteśmy w stanie wyłuskać te 5-7 tysięcy tych ludzi z rzeszy 200 tysięcy. Kwestia skali, że my musimy no przemodelować moduł. Z pozostałymi, Grzegorz Adamczyk. Ja tutaj tak przysłuchuję się i jestem w ogóle trochę tak zaskoczony i bliżej mi do wypowiedzi naprawdę tutaj Piotra i do pana doktora. Rzeczywiście to, co mówił mój imiennik Grzegorz Kuliś o doradcach zawodowych, to są osoby, które, i nie zgodzę się z twoją opinią, bo to są osoby, które muszą zaszczepić tym młodym ludziom impuls do tego, żeby mogli i umieli poszukiwać sobie swojej ścieżki. Doradca zawodowy to nie jest osoba, która wskaże, ty będziesz informatykiem, a ty będziesz lekarzem, a ty będziesz brukarzem. Nie. Chodzi o to, żeby wypracować wspólnie i żeby ci młodzi ludzie byli przygotowani. Co niesie ze sobą współczesny rynek pracy? A on niesie, oprócz tych pozytywnych wydarzeń i rozwoju sztucznej inteligencji, ale również potrzebę życia i odnalezienie się na rynku pracy. Jeżeli my o tym zapomnimy i będziemy sobie wymyślać, że szkoła jest nieprzygotowana, tak naprawdę Piotr i tutaj pan doktor, powiedzieliście to clue. Dzisiaj na rynku pojawiają się firmy, o których jeszcze rok temu i o specjalnościach nie było mowy. Ja wam podam prosty przykład. Powstaje super nowoczesna fabryka pod Nysą, Umicore, która będzie produkowała wlewy do tych baterii. Pokażcie mi dzisiaj, tu w Opolu, w Nysie, we Wrocławiu, uniwersytet, szkołę wyższą, która będzie kształciła w tym, albo kształci w tym kierunku chemików, albo specjalistów do obsługi tych urządzeń, które są tam montowane. Nie, no może są, tylko po prostu nie mamy o tym wiedzy. Ale ja do czego zmierzam? To się pojawia, to będzie na rynku. I sztuczna inteligencja ma być pomocą, ale nie ma zastępować człowieka. I to jeden element, na który chcę bardzo zwrócić uwagę. My tak wychowywaliśmy, albo ta tendencja bezstresowego wychowywania naszych dzieci, naszych czy to pokolenie. I to dzisiaj przynosi efekty. My dzisiaj chcemy za nich decydować, a to oni właśnie przy współpracy z doradcami powinni nauczyć się podejmować decyzje. To też jeszcze do tego wyobrażenia młodego człowieka co do swojej kariery zawodowej. Ironia z rzędem. To jest zupełnie inny wątek. Bardzo panom dziękuję, bo niestety czas nas goni za udział w dzisiejszym programie i za interesującą dyskusję. Przypomnę, moimi gośćmi byli dr Łukasz Denys. Dziękuję. Grzegorz Adamczyk. Dziękuję bardzo. Grzegorz Kuliś. Bardzo dziękuję. Artur Żurakowski. Dziękuję, do usłyszenia. I Piotr Pancześnik. Dziękuję. Ireneusz Prochera, również państwu dziękuję za uwagę.